Hej kochani. Tak, dzisiaj jest ten dzień, gdy zmieniamy formę naszego kanału na YouTubie. Nie chciałem tego robić, ale wydaje mi się, że nie mam wyjścia i muszę pokazać się przed kamerą. Wiem, że długo czekaliście na nowy odcinek, ale musieliśmy się przygotować. I to nie tylko technicznie, ale i przede wszystkim mentalnie. Mam trochę tremę, ale mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie Wam do gustu. Oczywiście czekamy na Wasze opinie w sekcji komentarzy, i zobaczymy, czy taka forma Wam odpowiada. Dobra, żeby nie przeciągać. To co? Zaczynamy. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić Wam naszego gościa. Boa Imperator. Krystyna. Boa to ciekawy wąż z nieciekawym PR-em. No cóż, każda dobra historia, aby zaciekawiła człowieka, musi posiadać w sobie czarny charakter. Najlepiej taki, co wzbudza w nas dreszcz emocji. Trochę strachu. A co lepiej się sprawdzi niż krwiożercza bestia? Tak, z racji samej swojej nazwy Boa Dusiciel nie pojawia się w top 3, gdy szukamy węża dla początkujących. Chociaż niesłusznie. Zatem w sprawie Boasów czas na kilka sprostowań. Niektóre z nich to czyste miejskie legendy, a wąż ten przy zachowaniu kilku zasad śmiało może stać się pierwszym wężem i szczęśliwie dożyć sędziwego wieku. Dostępne na rynku węże Boa zazwyczaj to imperatory. Co za tym idzie, w dojrzałym wieku nie osiągają one 4-5 metrów, a raczej zatrzymują się na 2-2,5. Nie wymagają oddzielnego pokoju, a sąsiedzi nie będą drżeć z obawy o swoje dzieci. Spokojnie, boa nie czekają na chwilę, gdy tylko będzie mógł udusić człowieka, aby go skonsumować. Po prostu mają co innego na liście swoich ulubionych. A walka z człowiekiem wcale nie jest taka kusząca. Jak to mówią, rodziny się nie wyprzesz. Ich przynależność do rodziny dusicieli i zaakcentowanie jej już w samej nazwie przyniosło im rozpoznawalność, choć niespecjalnie jest to dobra sława. Warto tutaj nadmienić, że popularne pytony królewskie, również dusiciele, które potrafią ze swoich standardowych 1,5 metra dobić nawet i do 2. Wszystko zależy od genów, ale i od warunków hodowlanych i systemu żywienia. Nie wynika to w żaden sposób z ich chorej fantazji. Po prostu natura tak chciała. Tak to sobie zaplanowała i ten rodzaj węży nie jest ani jadowity, ani nie posiada szczęk pełnych ostrych zębów niczym szable, które siekają zdobycz. One dzięki swoim mięśniom duszą ofiarę, aby później w spokoju móc ją skonsumować. Proste. Historia o tym, jak wąż chciał udusić człowieka, zazwyczaj są wynikiem nie są wynikiem agresji węża, ale nieodpowiedniego zachowania ludzi. Trzymając węża, dla jego komfortu musimy zapewnić mu 2 punkty podparcia. Ogon musi mieć podparcie, wówczas wąż czuje się bezpieczny i nie ma wrażenia, że spada. Szarpanie się z nim nie ma sensu. Będzie próbował się jeszcze bardziej złapać, aby uchronić się przed upadkiem, co człowiek odbiera jako chęć uduszenia go. Od razu się lepiej czuję, gdy mnie nie widać. Tak, kochani, teraz czas na głos Zofu. Jak w jakimś dobrym filmie przyrodniczym. Gdy spojrzymy na miejsce, skąd pochodzą, zagadka, dlaczego nazywane są wężami z Nowego Świata, szybko się rozwiąże. Tereny Ameryki Południowej aż po Meksyk to przede wszystkim równikowe lasy deszczowe, co mocno rzutuje na to, jak są aranżowane ich teraria. Nie muszą być specjalnie mocno doświetlane, bo wąż, jak większość węży, jest bardziej aktywny wieczorami niż w ciągu dnia. Wystarczy niewielkie oświetlenie, które zaakcentuje rytm dzień-noc. Tym bardziej zbyteczne jest używanie lampy UV. Jako dorosłe już osobniki przeważnie przesiadują na ziemi, a w kamuflażu pomaga im ich charakterystyczne ubarwienie. Jednak do czasu, gdy mogą poczuć się tam bezpiecznie, zdecydowanie bardziej preferują konary drzew. W terrarium powinien znaleźć się taki konar lub choćby solidna gałąź, która po pierwsze umożliwi wspinanie się i uatrakcyjni pobyt, a w czasie wylinki pozwoli szybko pozbyć się starej skóry. Rozglądając się dalej, gdzie żyją boasy, to nie tylko las czy pampa, ale co istotne, to okolice zbiorników wodnych. Więc sprawa oczywista, staje się potrzeba basenu terrarium. Zawsze pojawia się wątpliwość co do wielkości pojemnika.
na wodę. Czy będzie to piękny, terrorystyczny basen, czy odpowiedniej wielkości stabilna miska, nie ma specjalnego znaczenia dla węża. O ile jest na tyle duży, by zwinięty wąż mógł się do niego zmieścić. Oraz, co szczególnie ważne, by woda w nim była czysta i świeża. Nic też dziwnego, bo jak mówią, woda to życie, a tutaj dzieje się o wiele, bo woda to nie tylko służy do picia czy kąpieli, ale również może stać się toaletą, stąd też czujnie sprawdzamy, jak wygląda jakość wodopoju. Regularnie wymieniamy wodę. To kwestia nie tylko estetyki, a przede wszystkim zdrowia węża. Stąd też, o ile karmienie węża to atrakcja raz na tydzień czy nawet na miesiąc, to sprawa wody powinna być monitorowana codziennie. Prawda, Krysiu? Pojemnik z wodą powinien być umiejscowiony w środkowej części terrarium, aby woda nie była ani za ciepła, ani za zimna. Pominiemy sprawę oczywistą, że woda ta również ma wpływ na poziom wilgotności w terenie. Boa w porównaniu na przykład do pytonów królewskich, to węże z ADHD, jak widać. Dość ciekawskie i chodzą po terrarium, dlatego też większe węże zazwyczaj trzymamy już w przeszklonych terrariach i odpowiednio zaaranżowanych. Jak duży w takim razie powinien być dom docelowo? Dla jednego dorosłego węża minimalne terrarium to 150 na 100 na 100. Rozmiary te pozwolą mu na swobodne przemieszczanie się w środku. Kryjówki są mile widziane, jak u każdych węży, stąd też wszelkiego rodzaju skałki, kory czy specjalistyczne kryjówki kupione w sklepie dla terrarystów nie tylko podniosą walory estetyczne terrarium, ale przede wszystkim wpłyną na komfortowe życie węża. W docelowym terrarium węże te chętnie skorzystają z półek, stabilnych podestów, dzięki którym będą mogły siedzieć na różnych poziomach, oraz gałęzi czy konarów, po których będą mogły wspinać się, po prostu przemieszczać pomiędzy nimi. Mając na uwadze, że wąż czasem będzie coraz cięższy, terrarium powinno być odpowiednio mocne i szyby, no i przydałby się tak samo zamek. Terrarium rośnie wraz z wężem, stąd też dosyć popularnym podejściem do maluchów jest trzymanie ich w plastikowych boksach. O ile jest on odpowiednich rozmiarów i spełnia warunki pod względem temperatury, wentylacji oraz wielkości, jest ok, jak najbardziej. Ale jest akceptowane, tym bardziej, że w zbyt dużym terrarium może to się odbić na zdrowiu węża, między innymi właśnie brakiem łaknienia i apatią. Dlatego wiele zależy od tego, w jakiej wielkości węża się zdecydujemy. Nikt nam nie zabroni kupić większego, takiego jak Krysia, i wówczas już zaopatrzyć się w konkretne przeszklone terrarium. Pamiętajmy o podstawowej sprawie: higiena. Podobnie jak wspomnieliśmy o wodzie, która musi być wymieniana codziennie, tak też każdy element wystroju powinien być nie tylko dostosowany do wielkości zwierzaka, czyli odpowiednio duża kryjówka, basen z wodą, w którym wąż jest w stanie się zmieścić, a nie tylko ogon moczyć, czy gałęzie i konary, które utrzymają masę takiego węża, muszą być na tyle przemyślane, żeby można było do nich dojść i je wymyć. Życie zwierzaka jest długie. I nie tylko zdarzają się sytuacje, że wąż je ubrudzi, ale mogą wymagać dezynfekcji, na przykład z powodu pasożytów. Oswojenie boasa, no, jak widzicie, nie jest specjalnie trudne. Zachowanie kilku zasad odnośnie podchodzenia do węża, brania go na ręce, pilnowania punktów podparcia, sposobu samego wyciągania z terrarium, czy skutecznego i mało inwazyjnego sprzątania w terrarium pozwolą na zmniejszenie stresu zwierzakowi. Pomimo tego, że budzą grozę z racji dusiciela w nazwie, to tak naprawdę fajne zwierzaki. Jednak bez względu na to, jak bardzo wierzymy, że nasz wąż nas nie zaatakuje bez powodu, to akurat na otoczenie nie mamy żadnego wpływu. Zawsze, gdy bierzemy węże na ręce, podobnie jak innego gada, jesteśmy czujni. Bo o ile my zachowujemy się dobrze, a wąż kojarzy nasz zapach jako coś dobrego, w sensie niesmacznego, tylko że nas akceptuje, to na inne czynniki nie mamy wpływu. A może go coś po prostu wystraszyć. Więc do zwierzaka zawsze z szacunkiem i 100% czujności. I przenigdy nie pozostawiamy węża poza terrarium bez opieki. Karmienie. Co i jak często podawać, by w brzuchu nie burczało. Jakkolwiek problemy związane z karmieniem u boasów pojawiają się bardzo rzadko. W odmienności do pytonów królewskich, które to pozwalają sobie na długie głodówki, a przy karmieniu potrafią kaprysić. Maluchy, co prawda, zanim poczują, o co chodzi, niekiedy kapryszą.
A wynika to bardziej z nieogarnięcia tematu, co szybko nadrabiają. Polują dość szybko i sprawnie. Kaliber posiłku powinien standardowo być dopasowany do wielkości węża. I tu począwszy od niewielkich myszy, osesków, a później myszy około 10-15 gram, przez dorosłe myszy, aż tak naprawdę po większe szczury albo ewentualnie gryzonie takie jak świnki morskie czy ewentualnie króliki. Dosyć często możemy spotkać się z podawaniem już dorosłym osobnikom kurczaków. Na przykład, czy na przykład noworodków prosiąt. Jednak nie jest to normą i wcale nie musimy tym karmić swojego węża. Zatem, podobnie jak w terarium, rozmiar posiłku rośnie wraz z wężem. Jeśli to twój pierwszy wąż, spokojnie, nawet nie wyobrażasz sobie, jak ta mała drżownica łatwo poradzi sobie z myszą. Doceń instynkt i możliwość jego szczęk. Doceń, ale z głową. Więc jeżeli wąż nie jest zainteresowany jedzeniem, to warto zastanowić się, czy przyczyną tego nie jest niewłaściwie dobrany rozmiar pokarmu, rozmiar gryzania. Jeśli wąż uzna go za zbyt duży, nie podejmie próby zjedzenia, bo grozi to niepotrzebną stratą energii, bez sensu i po prostu nie uzna go za coś, co można zjeść. Aby ocenić, czy maluch da sobie radę, tym bardziej jeśli to jedno z pierwszych karmień, warto zastosować zasadę, gdzie bierzemy pokarm stanowiący 10-15% masy węża, stopniowo nawet do 20%. I tu powraca jak bumerang temat ważenia pupila. Aby móc to ustalić, każdy boaz, zanim zje, musi udusić. Tak już mają. Ich błyskawiczne wystrzelenie w ofiarę i równie szybkie owinięcie się wokół na samym początku może być dość ekscytujące, a nawet trochę wystraszyć. Na to rozwiązanie jest jedno. Ćwiczyć, ćwiczyć i za każdym razem karmienie będzie szło lepiej oraz kwestie techniczne zaopatrzyć się w odpowiednio długą bambusową pęsetę. Jeśli zdecydujemy się na mrożone gryzonie, warto pamiętać o odpowiednim rozmrażaniu. Ciepła woda, ale nie wrzątek, aby uniknąć ścięcia się białka w gryzoniu, osuszone ręcznikiem papierowym, a nie tak fuj mokry szczur, oraz sposób, w jaki chwytamy posiłek. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, zapraszamy do nas. To nic dziwnego, jak na początku nie czujesz się przy tym zbyt pewny. Nasi klienci bardzo często wpadają na obiad ze swoimi pupilami. Każdy się kiedyś uczył. Jak często karmić? Najprościej mówiąc, to wtedy, gdy wąż jest głodny. Może brzmi to nieco śmiesznie, bo raczej wąż nie wysyła SMS-a o treści szamałbym myszkę, czy halo, poproszę o myszkę, bo mi w brzuchu burczy. Czasem właściciel wie, na podstawie obserwacji jego zachowania, że to czas na posiłek. Póki co, jeśli nie masz doświadczenia, zwróćmy uwagę na ogólną przyjętą zasadę. Maluchy karmimy co 5-7 dni, z czasem co tydzień. Później co 2 tygodnie i spokojnie przechodząc do dorosłych możemy zatrzymać się na comiesięcznym gryzoniu, tu już takim większego kalibru, typu kawia domowa czy królik. Urozmaicona dieta brzmi fajnie i powinniśmy do tego dążyć, jednak pamiętajmy, że nie każdego gryzonia wąż zechcesz zjeść. Przykład? Proszę bardzo. Wąż przyzwyczajony do szczurów może wcale nie gustować w królikach. Takie informacje nie uzyskamy na forach czy w wyszukiwarce internetowej, tylko od samego sprzedającego i powinniśmy je uzyskać bez problemu. System ten będzie różnił się również w przypadku dorosłej samicy przygotowywanej do ciąży. Brak trudności w karmieniu to duży atut tego gatunku i niewątpliwie przewaga nad innymi wężami proponowanymi dla początkujących. Pamiętajmy, że po posiłku wąż musi mieć czas na strawienie go i dajmy mu spokój, zapewnimy odpowiednią temperaturę. Podobnie jest w czasie, gdy widzimy, że wąż będzie przechodził wylinkę. Zblednie, a może i zrobi po prostu białawy. Spokojnie. To znak, że wąż rośnie, czyli wszystko jest ok. Pomimo, że nie ma ochoty zjeść. Gdy dojrzały samiec jest przygotowywany do okresu godowego, bądź samica jest w ciąży, również wydłuży sobie przerwę pomiędzy posiłkami. Pamiętajmy, że sam brak specjalnego wybrzydzania przy jedzeniu nie oznacza, że boas to studnie bez dna. Może tak być, że po prostu nie będzie miał ochoty na kolejnego szczurka za babcię, ciocię czy dziadka. Nie pchajmy na siłę, bo nas to cieszy po prostu, jak on poluje. Nagrajmy sobie i puszczajmy filmik do woli. Otyłość u zwierzaka jest tak samo niebezpieczna jak u ludzi. Futrowanie ich, nazywane tak zwanym power feedingiem, jest praktykowane tylko w uzasadnionych sytuacjach. Jak na przykład przygotowanie do okresu godowego. Samicy, nie bijmy rekordów, które mają łechtać nasze ego, bo takie mamy kluski, a inni kosztem zdrowia. No, to jest kosztem zdrowia zwierzaka.
Wracając do tematu. Kiedy jeszcze wąż może nie jeść? Logicznie, gdy mu coś dolega. Więc utrzymująca się niechęć do jedzenia i apatii powinna skutkować wizytą u weterynarza. Czyli podsumowując. Brak łaknienia może być spowodowany aklimatyzacją do nowych warunków, źle dobranym terrarium, nieodpowiednią temperaturą oraz pasożytami. Żadna dobra rada nie pomoże, jeśli nie będziemy mieli odpowiednich informacji, na przykład waga węża. W czasie ekscytacji, posiadaniem nowego zwierzaka, zapominamy o tak błahych sprawach jak ważenie. A jednak trzeba. I najlepiej prowadzić po prostu dzienniki, kiedy jadł i ile waży. Bez takich informacji nawet wujek Złota Rada nie powie nam, czy wszystko z wężem jest ok. Temperatura uboła to kluczowa sprawa. Zbyt niska temperatura w terrarium może poskutkować nawet odmową jedzenia. Uzyskanie odpowiedniej temperatury nie jest jakieś specjalnie trudne. Należy tylko ustalić, z czego jest zbudowane terrarium. Płyta meblowa czy szkło. A może młody wąż siedzi jeszcze w boksie? W szklanych terrariach świetnie sprawdzają się maty grzewcze, w drewnianych zaś m.in. emitery ciepła. Szczególnie ważne jest to, aby zabezpieczyć źródło ciepła przed dostaniem się tam wszędzie do bliskiego węża i przed poparzeniem. Tym bardziej, jeżeli stosujemy żarówki grzewcze i emitery, zakładamy na nie specjalne kosze. One są bardzo łatwo dostępne na rynku. Zagwarantują nam, że wąż nie owinie się wokół nich, no i nie przypali do żywego mięsa. Oparzenia takie są nie tylko bolesne dla zwierzaka, trudno leczące, ale co również jest ważne, po prostu pozostawiają na skórze wyraźne blizny. A jeśli ktoś ma sporych rozmiarów blizny, wie, że to wcale nie jest przyjemne. Zatem zasad jest kilka, w zależności od tego, co grzeje. Mata zawsze na zewnątrz, nie w środku. Kabel grzewczy musi być zabezpieczony przed wężem, i to dosyć konkretnie, a nie tylko przesypany podłożem. Emitery czy żarówki grzewcze zawsze w osłonie. Rozwiązań jest kilka, jednak warto mieć je na uwadze, by lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli wiemy już, czym grzać, warto jeszcze wspomnieć o tym, jaka powinna panować temperatura. Oraz ogólnie przyjęło się, że terrarium dzielimy na strefę do odpoczynku, gdzie panuje przynajmniej około 25 stopni. Oraz na drugim końcu, gdzie jest tak zwana wyspa ciepła i wąż może się spokojnie wygrzewać w temperaturze 32, maksymalnie 35 stopni. W nocy temperatura nie powinna spadać poniżej 22 stopni Celsjusza. Pomocnym sprzętem może okazać się termostat, który pozwoli na regulowanie temperatury. Powiedzmy sobie szczerze, że samodzielne włączanie i wyłączanie jest po prostu niemożliwe, a przeoczenie momentu, gdy robi się zbyt gorąco, może być niemiłe w skutkach. Tutaj nie ma co oszczędzać. Można zamiast terrorystycznej miski czy basenu dla młodego węża użyć na przykład po prostu zwykłej miski, takiej psiej, która notabene będzie też fajną kryjówką pod spodem, ale w sprawie źródeł ciepła i termostatu należy kupić sprawdzony sprzęt i właściwie, czyli zgodnie z informacją od producenta, go zamontować. Nie kombinować, bo to może mieć fatalne skutki. Dobry termostat zwolni nas z ciągłej kontroli temperatury, aby zachować komfortowe warunki w terrarium. Wilgotność, o którą dość często pytają początkujący terraryści, to kwestia wymagająca wyczucia. Zazwyczaj podaje się wilgotność około 60-80% i zaleca spryskiwanie terrarium kilkukrotnie w ciągu dnia. I tutaj nie zawsze tak będzie, bo w każdym mieszkaniu wilgotność może być inna. Stąd też, aby nie działać po omacku, warto po prostu zainwestować niespecjalnie duże pieniądze w higrometr, który wskaże realną wilgotność, jaka panuje w terrarium. Może okazać się, że w terrarium pojemnik z wodą rozwiązuje sprawę, a niepotrzebne spryskiwanie podłoża generuje niebezpieczną pleśń. Podobnie jak z termometrem, są pewne parametry, których nie da się określić na oko za szyby terrarium. Pamiętajmy, że w przypadku zbliżającej się wylinki wąż nie jest głupi i nie będzie chciał wejść do wody i się po prostu wymoczyć. Stara szkoła terrorystyki mówi o tym, że wąż w dobrych warunkach powinien w około godzinę zrzucić całkowicie starą skórę. Nie wiem, nie mierzyłem, jednak proces ten przebiega dość sprawnie, gdy zapewnimy im wszystko na odpowiednim poziomie. Przejdźmy zatem do podłoża, bo coś trzeba dać, żeby na dole goło nie było. To nie jest zbyt fajne. Wśród wielu terrorystów króluje lignocel, który, powiedzmy sobie szczerze, ma dosyć duże plusy, jeśli chodzi o sprzątanie w terrarium. Jednak naszym zdaniem lepiej sprawdza się kostka kokosowa,
która fajnie utrzymuje wilgoć i jest tak samo łatwa do sprzątania. Oraz, co tu dużo mówić, wygląda lepiej niż gazeta czy lino. Maluchy często trzymane są na ręcznikach papierowych, co jest z pewnością nieco droższe niż czarno-biała gazeta, jednak bezpieczniejsze dla zwierzaka. Dostać taką wywietrzoną gazetę bez lakierowania czy kolorowych nadruków wcale tak samo nie jest takie proste. Można się spotkać również z wykorzystaniem do tego tektury falistej. Jednak papier tego typu w połączeniu z wodą może przysporzyć nam nie lada kłopoty, jakim jest na przykład pleśń, a co za tym idzie, choroby skóry i układów oddechowych. Skoro już mówimy o układzie oddechowym, warto mieć na uwadze, aby podłoże, które stosujemy, nie pyliło, bo oszczędności w tym mogą zemścić się na zdwojoną siłę. Przy tych mniej zalecanych rodzajach podłoża należy również uważać na różnego rodzaju żwiry, które może i wyglądają fajnie i bardziej naturalnie, jednak mogą pokaleczyć skórę. Zadarte łuski, wilgotność i temperatura mogą w szybki sposób zmienić się w bardzo nieciekawe zmiany. Podłoże nie powinno być przede wszystkim ładne, ale bezpieczne dla węża. Delikatne, odpylone i w miarę łatwe do sprzątania. Krysia, możesz puścić doniczkę? O, widzicie, jak ładnie Krysia się zajmuje doniczką. Podłoże nie powinno być przede wszystkim ładne, ale bezpieczne dla węży. Delikatne i odpylone i w miarę łatwe do sprzątania. Nie tylko odchodów, ale i jak wąż wyleje wodę z miski, nie powinniśmy pozwolić siedzieć mu w bagienku. Ryzyko zaczopowania się węża najlepiej zminimalizować po prostu karmiąc węża poza terarium. Karmienie węża poza terarium ma też ważne znaczenie, aby wąż wkładania naszej ręki do środka nie traktował jako podanie posiłku. Tu często pojawia się taka informacja, że wąż zaatakował rękę właściciela w czasie, gdy chciał mu zmienić wodę czy cokolwiek zrobić w terarium. Logicznie, jeżeli nasza ręka zawsze przynosi jedzenie, a on na to czeka, no sorry. Pamiętajmy, że boa mogą, jak każdy, bronić swojego terytorium. Ktoś wpada nam na chatę i przestawia nasze rzeczy. No kurde, Krysia. Jak widzicie, jedna doniczka musiała zniknąć, bo Krystyna jest z nią bardzo zainteresowana. Dobra, wracając, na czym skończyliśmy? A, logicznie, jeśli nasza ręka zawsze przynosi jedzenie, no to nas oczekać. Pamiętajmy, że boa mogą, jak każdy, bronić swojego terytorium. Ktoś wpada nam na chatę i przestawia nasze rzeczy. No kurde, no to nie jest fajne. Dlatego zdecydowane ruchy w czasie wyciągania go z terarium, karmienia poza jego siedzibą, czy odpowiednie zachowanie człowieka pozwolą uniknąć takich sytuacji. Jeżeli chodzi o kwestię oświetlenia, nie jest to specjalnie skomplikowane. Warto zaakcentować różnicę w zmianie dnia na noc i także dostosować czas świecenia z około 12 godzin w okresie wiosenno-letnim na około 10 godzin w okresie zimowym. Aby zapalanie światła lub wyłączanie go nie było zbyt gwałtowne, warto zdecydować się na ściemniacz, które pozwolą na bardziej łagodną zmianę oświetlenia. UVB nie jest potrzebne, bo węże pobierają witaminę wraz z pożywieniem. Dlatego też karmienie węża mrożonkami warto suplementować witaminami, a w tym dość ważną dla nich jest witamina z grupy B. Można po prostu rozwiązać to nastrzykiwaniem rozmrożonej myszy co któreś karmienie. Boasy są niesamowicie wdzięcznymi wężami. Widoczne w terarium dość odważnie przemierzają bezkres swojej dziczy. Czy po prostu leżące sobie na konarze i dające się podziwiać człowiekowi. Jeśli nie mają złych doświadczeń z człowiekiem, a nasze zachowanie nie przysparza mu stresu, raczej nie doczekamy się scen z filmów o przygodach Indiana Jonesa. Co powtarzać będziemy zawsze jak zdarta płyta. Wąż, pomimo że jest przyzwyczajony do wyciągania z terarium, to w nim powinien spędzać głównie swój czas. Nie jest to zabawka, którą powinniśmy sobie postawić na półce, gdy nie mamy dla niego czasu. Warunki, w jakich żyje, rzutują na jego rozwój i na zdrowie. Jeśli wąż to marzenie dziecka, a my jako rodzic chcemy je spełnić, to my jesteśmy odpowiedzialni za zwierzaka. Dziecko nie jest odpowiedzialne za samego siebie, obojętnie jak bardzo rezolutnym i super fajnym jest dzieciakiem. Nie może brać odpowiedzialności za zwierzę. Tak uczymy cierpliwości, wytrwałości, poczucia obowiązku, jednak ciągle mając nad tym kontrolę. Musimy wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby zwierzak miał u nas dobrze. Gdzie, jeśli będziemy taką potrzebę udać się do weterynarza i nie być zdziwionym, że najbliższy jest w innym mieście.
Przede wszystkim liczyć się z tym, że stwierdzeniem o przyjacielu na lata wcale nie jest przesadzone. Węże i jaszczurki w dobrych warunkach żyją kilkanaście lat lub nawet ponad 20, więc to ktoś, kto będzie w naszym domu, nawet gdy zmienimy styl mieszkania, jego wystrój itd. Rejestracja węża. Pamiętajmy o tym, że boasy, podobnie jak pytony królewskie, podlegają w naszym kraju obowiązku rejestracji. To, jakim dokumentem dysponujemy, zależy w dużej mierze od kogo go kupiliśmy. Czy bezpośrednio od hodowcy, czy od sklepu zoologicznego. Legalność pochodzenia zwierzaka to dość ważna sprawa, abyśmy nie mieli później problemów. Każdy sprzedający, bez względu na to, kim jest, powinien nam taki dokument przekazać. A w wypadku wątpliwości ze strony urzędników, służyć radą, a nie od razu po transakcji przestaje odbierać telefony. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o temat dokumentów, zapraszam na nasz filmik. Powinien się wyświetlić gdzieś, chyba tutaj. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszamy do kontaktu z nami. A tak naprawdę teraz, co jest ważne, to co należy przygotować w wyprawce dla Boasa. Terrarium bądź boks, pojemnik na wodę, no i kryjówki, konary do wspinania się, podłoże, termometr, źródło ciepła, pokarm. Tu zależy, kiedy był ostatni posiłek. Pamiętajmy, że wąż w czasie aklimatyzacji może odmówić jedzenia. I to jest normalne. Penseta na początek długa, bambusowa, penseta tak jak najbardziej przydatna. A z racji masy, jaką osiągają dusiciele, warto przy większych wężach rozważyć zamek bądź blokadę do terenu, aby nie pozwolić na przypadkowe przesunięcie drzwiczek. Tak jak już na marginesie mówiąc, u wszystkich węży, które są już nieco większe od zaskrońców, warto w taką blokadę się zaopatrzyć. Pocieszające jest to, że w odmienności do blokady przed otwieraniem szafek przez dzieci, węże nie ogarną otworzenia ich, a mali ludzie w końcu to wykombinują. Mówić można wiele, a i tak nie powiemy wszystkiego. Dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. No i cóż, dzisiejszy odcinek traktujcie jako wprowadzenie do boasów, bo z pewnością pojawią się one jeszcze w kolejnych odcinkach. Między innymi o rozmnażaniu boa, bo co ciekawe, są one jajożyworodne w odmienności do pytonów, rodzajach boasów oraz urządzeniu terrarium dla dorosłych osobników. Możliwe, że po obejrzeniu tego materiału narodziły się jakieś pytania, albo po prostu nie poruszyliśmy czegoś, co Was nurtuje. Jak zawsze, komentarze są dla Was. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.